strzał na bramkę, tam jednak ta piłka niesiona wiatrem mogła zaskoczyć Machowskiego. Konrad Machowski w bramce, zawodnik, który w tym momencie, Konrada Machowskiego, który już tutaj miał taką jedną naprawdę bardzo udaną interwencję, choć przypadkowo tutaj sporo wiatry zrobił. Jeszcze raz piłka zagrywana w pole karne, tym razem Bejnarowicz dostaje piłkę na 11 metrze, ale no, był też trochę zbyt, nie był w stanie dojść do takiego zagrania długiego, choć teraz akurat ładnie się obrócił z piłką, doskonale Machowski, świetna interwencja bramkarza. No i Iskra tutaj może mówić naprawdę o tym, że teraz jednak trochę chaosu wdało się w grę Iskry. Niezły pomysł, nie ma spalonego, szansa dla Górnika na objęcie prowadzenia w tym meczu. Piłka zagrywana wzdłuż bramki, tutaj żaden jednak z graczy w biało-zielonej koszulce nie był w stanie dojść do tej piłki. Walka niemalże wręcz. Wojciech Kączek jednak nie dał rady tutaj przejąć piłki. Ponownie w polu karnym i raz jeszcze Machowski tutaj świetnie znalazł. Piłka zagrana daleko za plecy obrońców. Szansa na uderzenie na bramkę, no ale tym razem ta piłka bardzo niecelnie, bardzo wysoko w akcji brał udział Bejnarowicz. Niezłe strzelenie piłki, proszę zobaczyć to wszystko. No i proszę zobaczyć, blisko tutaj szansa na dośrodkowanie, ale też dobrze wrócili do obrony tutaj gracze Iskry. Frączek nie pozwala na to strzelenie piłki w pole karne. Kojs przed 16 metry. Garbol tutaj próbował strzelać na bramkę. Jeszcze jest okazja dla gości i 1-0. Ogrodnik, dobrze, że nie pada. Frączek, szansa na uderzenie. Teraz to zablokowane. Tam chyba trzeba było pozwolić Ogrodowczykowi złapać piłkę, po których próbował uderzać na bramkę mniej więcej z 20 metra. Kapitalna teraz okazja, obrotnik broją się tutaj goście, wybijając piłkę z linii bramkowej. Ładnie się uwolnił spod opieki Wąsowskiej. No i teraz świetnie minął tutaj dwóch rywali. Tutaj sędzia daje też czerwoną kartkę za to zagranie. Teraz świetna próba, doskonale też ogrodnik. Ogrodnik w polu karnym będzie próbował to zagrywać i tam niesamowicie odważnie wszedł w pole karnym Jakub Ogrodowczyk. Teraz będzie za chwilę jeszcze próba uderzenia na bramkę. No ponownie taki strzał. Zakończenie z pierwszej piłki, Szymon Garbol. Dośrodkowanie w pole karne, okazja dla Kojsa na uderzenie. Tym razem jednak ta piłka bardzo niecelnie